15 sierpnia przypada uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Jest to także dzień liturgicznego wspomnienia świętego Tarsycjusza, męczennika. Święty Tarsycjusz miał być akolitą kościoła rzymskiego. Nie znamy bliżej daty jego śmierci. Przypuszcza się, że poniósł śmierć męczeńską za panowania cesarza Decjusza między rokiem 249 a 251. Trwało wówczas jedno z najkrwawszych prześladowań. Chrześcijanie chętnie ginęli za Chrystusa, ale ich największym pragnieniem było, by mogli na drogę do wieczności posilić się chlebem eucharystycznym. Zanoszono więc im potajemnie do więzienia Komunię Świętą. Gorliwością w obsługiwaniu świętych męczenników w więzieniach wyróżniał się Tarsycjusz. Pewnego dnia, kiedy jak zwykle niósł na sercu wiatyk dla więźniów, napotkał swoich rówieśników, bawiących się na jednym z licznych placów rzymskich. Pogańscy chłopcy zaczęli wołać na Tarsycjusza, aby się do nich dołączył. On jednak zaczął uciekać przed nimi, a gdy tamci go dogonili, spostrzegli, że Tarsycjusz przyciska coś do piersi. Chcieli zobaczyć, co niesie i siłą mu to wyrwać. Bohaterski chłopiec bronił swojego skarbu. Wówczas graja przewróciła go na ziemię, zaczęła go kopać i bić. Rzucali również kamieniami. Dopiero przypadkowo przechodzący żołnierz, także chrześcijanin, miał chłopca uwolnić i rozgonić bandę. Zaniósł Tarsycjusza do domu, gdzie ten niebawem zmarł, a Najświętszy Sakrament odniósł ze czcią do kapłana katolickiego. Ciało Tarsycjusza zostało pogrzebane na cmentarzu świętego Kaliksta, obok szczątków papieża świętego Stefana I, który w kilka lat po nim poniósł śmierć męczeńską. Papież święty Damazy I męczeństwo Tarsycjusza opisał wierszem. W roku 1675 relikwie świętego przeniesiono z Rzymu do Neapolu, gdzie spoczywają w bazylice świętego Dominika w oddzielnej kaplicy. Trumienka z częścią relikwii świętego Tarsycjusza znajduje się także w salezjańskim kolegium w Rzymie przy Via Appia Antica. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, z Twoją pomocą święty Tarsycjusz aż do śmierci walczył w obronie wiary. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Christe exaudi nos, Kyrie.